Witam Państwa bardzo serdecznie. Na ostatnią chwilę tutaj do Was wpadłem, ale cieszę się, że zdążyłem. Zagadka tygodnia, Krystian Lis. Bardzo mi miło, jeżeli są Państwo z nami w naszym programie. Zobaczcie, mamy już zagadkę. Kategoria hasła, z tego co widzę, przysłowie. Trochę mnie reżyser zaskoczył, szczerze powiedziawszy, dlatego że przeważnie w zagadkach tygodnia mamy dla Państwa takie wyzwania związane ze spostrzegawczością, z szukaniem czegoś, co się różni, a tutaj zagadka zupełnie innego typu. Zobaczymy, jak ta zagadka się w takim razie Państwu spodoba, czy będziecie w stanie to rozwiązać. Co trzeba zrobić? Mamy polecenie tutaj w dolnej części ekranu. Uzupełnij brakujące litery i odczytaj hasło. A kategoria tego hasła, jak wspomniałem, to przysłowie. Przysłowia są mądrością narodu, bez wątpienia. Przysłowia, no jednak nie każdy z nas pamięta, dlatego że troszkę odchodzą do lamusa, trochę odchodzą w zapomnienie, z tego powodu, że jednak przeważa teraz komunikacja szybka. Często się komunikujemy przez SMS-y, tak jak w naszym programie, często przez na przykład Facebook, przez różne media społecznościowe i rzadko kiedy używamy przysłów. No ale może warto spróbować taką zagadkę rozwiązać, bo do zdobycia, uwaga, nawet 5000 zł. Jest gwarantowana, 4900 zł to jest nagroda bonusowa, którą rozegramy dodatkową grę w trakcie rozstrzygania zagadki. No i dobrze, pieniądze już Państwo znają. Sposób zgłoszenia się jest widoczny w dolnej części ekranu. 75480 to jest numer SMS-owy i w treści SMS-a, na początku SMS-a trzeba wpisać słowo znam, a aby wziąć udział w naszym programie trzeba mieć skończone 18 lat i zapoznać się z regulaminem na polonia1.tv. Dobrze, formalności za nami, przed nami teraz zagadka. Proszę się skupić, proszę spróbować, o jakie przysłowie może chodzić, szanowni Państwo. Czekam na osobę, która jest gotowa do udzielenia odpowiedzi. Może już ktoś teraz na tym etapie tak szybko skojarzył, o jakie przysłowie chodzi. Dobrze, reżyserze, dajmy tutaj czas na mobilizację. Mamy 5000 zł. No to może dajmy, ja wiem, 5 minut na takie zmobilizowanie się. 5 minut. 5 minut na 5000. Uda się? Mówi reżyser, że raczej tak. No mamy, 5 minut. Proszę Państwa, w ciągu tych 5 minut jest czas, żeby właśnie spróbować się rozwiązać zagadkę, spróbować uzupełnić te literki tak, aby odczytać całe przysłowie. No i oczywiście wysłać SMS pod numer 75480 o treści znam. W treści SMS-a nie trzeba absolutnie wpisywać tego przysłowia. Wystarczy słowo znam i my wtedy w trakcie rozstrzygania zagadki oddzwonimy do Ciebie. No i właśnie Tobie damy szansę, abyś udzielił nam odpowiedzi na antenie. Do zdobycia, przypominam, 5000 zł. Ha, co to może być? Na pewno rozpoczyna się literą G. Na pewno jest to przysłowie w języku polskim. A czy możemy zdradzić kategorię tego przysłowia, reżyserze? Czy to jest przysłowie pogodowe? Czy to jest przysłowie związane z jakimiś imieninami na przykład? Tak czy nie? Staropolskie przysłowie, mówi reżyser. No to niewiele. To niewiele nam reżyser powiedział. Mówi reżyser, że znane od dawien dawna, że ktoś z Was powinien kojarzyć. Ha, 4 minuty, minuta upłynęła, no ja jeszcze nie wiem. Patrzę tutaj też na te literki, patrzę też na zagadkę. 5000 zł do zdobycia. Myślcie Państwo, czy warto? Na pewno w naszym programie warto jest pójść na całość, na pewno warto jest wysłać SMS, jeżeli się komuś skojarzy, bo tutaj nie macie konkurencji. Jeszcze jednak trwają wakacje, jeszcze jednak trwa sierpień. Dlatego dużo osób jest jeszcze na wyjazdach, jeszcze gdzieś podróżuje, jeszcze nie wróciło z różnych wakacyjnych wypadów. Jesteśmy tutaj w kameralnym gronie. Teraz w okresie wakacyjnym naprawdę ciężko jest Państwa zastać przed telewizorem. Tym bardziej zapraszam. Co prawda oczywiście no wakacje powoli będą dobiegać końca. No ale jeżeli w naszym programie wygra się 5000, a to musi być 5000, nie możemy dać więcej, gdzież sierpień się już kończy powoli. Dajmy więcej. No więcej. Ile możesz dać, reżyser, to daj. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, bo ja tutaj mam pulę, ale pokażę pulę, jak reżyser podniesie pulę. No, to mogę pokazać pulę. Proszę Państwa, 7000 zł. Od tej chwili walczymy o naprawdę potężne pieniądze. 7000 w tej zagadce do zdobycia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No jest 8 wyrazów. Za wypowiedzenie 8 słów dajemy nawet 7000 zł. Czy ktoś z Państwa jest gotowy do udzielenia odpowiedzi? Jeśli tak, to ja zapraszam. 75480 o treści znam. 2,5 minutki, niewiele tego czasu. Nie wiem, reżyser, czy ktoś to będzie pamiętał, bo jeżeli mówisz, że to jest staropolskie przysłowie, no to konia z rzędem temu, kto sobie przypomni.
Proszę Państwa, skupcie się, jakie wyrazy mogą tutaj pasować. No ja nie mam pojęcia, co tu może być. Możemy dołożyć jakąś literę tutaj, reżyser? Jak to nie? No, reżyser mówi, że nie dołoży żadnej litery, bo jest dużo kasy do zdobycia, że musicie Państwo pogłówkować. Słuchajcie, czas ucieka, minuta 40. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, bo jedna osoba wystarczy, czekamy w tej chwili na SMS. SMS o treści znam pod numer 75480 i tyle. I my do kogoś z Was oddzwonimy i wtedy na antenie trzeba będzie wypowiedzieć, o jakie przysłowie chodzi. Polskie przysłowie. Czy ktoś z Was jest w stanie skojarzyć? Za mało danych, reżyser. Za mało jest liter. Ja uważam, że no tutaj jak jest tak mało liter, no to ludzie nie będą wiedzieć. Proszę Państwa, czy ktokolwiek jest, kto skojarzył? Jedna osoba jest potrzebna, ale teraz, bo no nie mogę tego, wiecie, ani przedłużać. Jest minuta ostatnia. Może lepiej przejdźmy do tych zagadek, wie reżyser, na spostrzegawczość. My tutaj dajemy w zagadce tygodnia zagadki na spostrzegawczość. Takie zagadki słowne, niekoniecznie na tę porę. Ludzie są już zmęczeni, no to jednak tak też często taka godzina powoduje, że już ludzie zmęczeni, że już ludziom się nie chce. A tu jednak no przewagę ma ktoś, kto lubi krzyżówki, na pewno, ale nie wiem, czy ktoś, kto lubi krzyżówki jest z nami. Proszę Państwa, coś nie słyszę tutaj. Zgłoszeń. 27 sekund. Nie ma ludzi też tak przed telewizorem. No ale wiesz co, reżyser, to jest jeszcze sierpień. To nie jest jakiś, nie wiem, program emitowany w grudniu po południu, mówiąc przysłowiowo, że mielibyśmy tutaj dużo widzów. No to jednak jest sierpień, to jeszcze ludzie nie wrócili z wakacji. No dobrze, mamy ostatnie sekundy. Proszę Państwa, pełna mobilizacja. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0. Kto się zgłasza teraz? Czy ktoś sobie przypomniał, o jakie chodzi przysłowie? Dla tej osoby mamy nawet 7 tysięcy. Kto? Zapraszam. Jedna osoba. Chyba za trudne. Jednak przysłowia łatwo zapominają się. To jest jednak rzadko używane. Moment, moment, reżyser. Poczekaj, poczekaj. Może ktoś teraz? Proszę Państwa, ja zapraszam. Ja serdecznie zapraszam. Tutaj jedna osoba wystarczy. Ktoś, kto się czuje dobry w takich zagadkach słownych, polonistycznych, no bo to jest tego typu zagadka. Rzadko spotykana zagadka. Rzadko. Dlatego uważam, że trudna. 7 tysięcy. O tyle walczymy. Pomyślcie Państwo, ile można zrobić. Jakiś wyjazd jeszcze sobie zaplanować. Na przykład we wrześniu. Już dzieciaki zaczną szkołę. Już nie będzie tego sezonu w pełni. I wtedy można sobie na przykład gdzieś wyjechać za 7 tysięcy. Dlaczego nie? Zapraszam. No, pytanie, czy ktokolwiek skojarzył. Trochę za mało tych liter. Przysłowie. Polskie przysłowie. Dobrze, reżyserze. No ja wiem, że przysłowie to jest mądrość narodu. A czy to przysłowie jest taką mądrością też? Mówi reżyser jeszcze jak, że bardzo wielka mądrość. Bardzo wielka mądrość. No w sumie ciężko znaleźć w języku polskim jakieś głupie przysłowia, prawda? No na przykład jak tak pomyślimy, no czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał na przykład. Albo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No na przykład takie mi przychodzi przysłowie. Albo na przykład jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Prawda? No tego typu przysłowia nie mogą być. Ale no nie wymieniłem na pewno tego przysłowia, bo przysłowie musi się zaczynać słowem na literę G. Czy może ktoś? Nie wiem, reżyser, wiesz co, może dajmy tutaj jeszcze jakiś czas, bo te 5 minut przeleciało wcześniej. Nie usłyszałem tutaj finału. Możemy dać jakieś 3 minutki, bardzo bym prosił, bardzo bym prosił.
na drodze wyjątku, wiesz? Mamy to. Proszę Państwa, 3 minuty, ale to już jest ostatni czas tej zagadki, więc nie będziemy tego przedłużać. W ciągu tych 3 minut mam nadzieję, że będzie osoba taka zmobilizowana, taka pewna, która wyśle SMS o treści znam pod numer 75480. My do tej osoby oddzwonimy automatycznie w trakcie rozstrzygania. 7000. Przysłowie, polskie przysłowie. Trzeba pogłówkować, trzeba pomyśleć. No, wiadomo, że tych przysłów mamy masę w języku polskim, że jednak nasz język jest bardzo bogaty w przysłowie. Tutaj chodzi o to konkretne przysłowie, które pasuje do tego schematu literowego. Płacimy za wiedzę. To jest zagadka, w której ja płacę za wiedzę. No, nie znajdziesz rozwiązania w internecie. Nie znajdziesz rozwiązania gdzieś, nie wiem, w leksykonie przysłów. Nie znajdziesz, bo jest za mało danych. Dzisiaj płacę za wiedzę, dzisiaj płacę osobie, która ma naprawdę dobrą pamięć, bo też trzeba mieć dobrą pamięć. No i ma też chwilkę czasu ktoś, prawda, teraz. Jeszcze 2 minuty. Mało mamy ludzi, wiecie Państwo. Wiecie jak to jest, no mało nas do pieczenia chleba. Zapraszam, jedna osoba wystarczy. Czy może ktoś? Reżyser, widzisz? Za trudne. Ja tak czułem, ja to mówiłem już na początku programu dzisiejszego, że jednak przysłowie to nie jest dobry pomysł. No ale nie wiedzą ludzie. Minuta 20. Proszę Państwa, czy jest ktokolwiek, kto dał radę? Jedna osoba. Ja tutaj wkładam sobie te pieniądze, dlatego że ja cały czas mam tę nagrodę, 7 tysięcy. Czekam z tymi pieniędzmi, pieniądze prosto z serduszka. Dla kogoś z Was, ale czy ktoś z Was jest gotowy do udzielenia odpowiedzi? Czekam. Minuta. Oj, chyba za trudne. No, reżyser się pyta, czemu za nie mówiłem. No, ale co ja tu mam dużo powiedzieć, reżyser? Nie mamy dalej zwycięzcy w sprawie tej zagadki, więc to jest chyba za trudne. Proszę Państwa, czy ktokolwiek dał radę? Ja cały czas czekam. Numer jest czynny. Numer jest widoczny w dolnej części ekranu. 75480 treści znam, ale zobaczcie, to tylko 20 sekund. Czy komukolwiek się skojarzyło? 7 tysięcy. Myślcie Państwo, czy warto? No, taka nagroda, no to ciężko przejść obojętnie, prawda? Jeżeli ktoś w tej zagadce nie skojarzył, to proszę się nie zgłaszać. Ja czekam tylko na osobę, która wie. 3, 2, 1, mamy 0. Kto? Wiecie jak jest. Szczera ochota otwiera każde wrota. Jak tobie jest szczera ochota, to ty tu na pewno jesteś w stanie się przedostać. Na pewno jesteś w stanie trafić do studia. Zapraszam. Spróbować warto, kochani. Raz się żyje, raz kozie śmierć. Próbujemy. Ja dyktuję numer i zapraszam. Uwaga. 75480. I trzeba napisać słowo znam. Kto się zgłasza? Kto skojarzył? Wysyłajcie SMS-a i będzie wszystko dobrze zakończone. Jedna osoba. Czekamy. To przysłowie poda nam teraz jedna osoba, kochani. No musi ktoś wiedzieć, no ja nie wierzę, że nikt. Za mało jest liter. Ale ci mówię, reżyser, no nie wiedzą ludzie, bo jest za mało liter. Ja wiem, że musimy kończyć tę część. No nic, proszę Państwa, zrobimy tak. Będzie teraz chwila na oddech, dosłownie parę minut. Ja do Was wrócę w drugiej części programu, a w trakcie reklamy postaram się porozmawiać z reżyserem, ponegocjować, żeby może coś tutaj, nie wiem, albo dorzucił kasy, albo dorzucił jakąś literę. No zostańcie koniecznie ze mną. W trakcie przerwy również można się zgłaszać. 75480, treści znam, numer jest czynny. Zapraszam po przerwie, zostańcie ze mną.
serdecznie Państwa witam. Oj, zagadka mnie zasłania, zagadka tygodnia. Mamy do rozwiązania przysłowie, właściwie do skojarzenia przysłowie, bo do rozwiązania przysłowie brzmi może trochę niefortunnie, ale trzeba skojarzyć przysłowie, które mamy na ekranie. Mamy wybrakowane litery, tak bym to nazwał, i trzeba tak uzupełnić litery, żeby powstało polskie przysłowie. Przysłowie staropolskie, przysłowie będące mądrym przysłowiem, no bo jednak w języku polskim nie ma głupich przysłów. Natomiast no pytanie, czy ktoś z Was skojarzy, czy ktoś z Was sięgnie pamięcią do odpowiedniej szuflady, żeby przypomnieć sobie, o jakie przysłowie pytamy. Wiemy na pewno, że pierwsze słowo tego przysłowia to jest coś, co rozpoczyna się literą G. No i wiemy też, że do zdobycia jest nawet 7000 zł. Numer zgłoszeniowy 75480, SMS o treści znam. Nie wiemy jednak, kto tutaj sięgnie po tę kasę. Bo jest 7000 do zdobycia. To jest piękny zastrzyk gotówki. Ja proponuję, reżyserze, jeszcze jedną małą tutaj rzecz. Bo policzyłem sobie te wyrazy i widzę, że tych wyrazów jest 8, jak dobrze patrzę. Więc ja proponuję 8000 w tej zagadce. Ja proponuję 8000. Wiem, że nie było w planach, ja wiem. Ale mamy to. Mamy to. Proszę Państwa, nawet 8000. Nawet 8000, no bo jednak 8 wyrazów do wypowiedzenia. No więc zobaczcie, gdzie komukolwiek płacą po 1000 zł za słowo. Tylko u nas, tylko w Polonii 1, tylko w Zagadce Tygodnia jest taka szansa właśnie teraz. Jeżeli teraz oglądasz ten program, jeżeli teraz jesteś przed telewizorem, nie masz na co czekać. Nie masz na co czekać, o ile znasz odpowiedź w zagadce. Jeżeli znasz tę odpowiedź, wysyłaj SMS-a, wyprzedź innych. Nie dawaj innym przewagi. Numer jest czynny, 75480, SMS o treści znam. Mamy 8 chwil na 8000, panie i panowie. Niewiele tego czasu, ale wiecie, że uda się. Uda się na pewno. Jeżeli ktoś z Was teraz wyśle tego SMS-a, ma szansę wygrać 8000 zł. Oczywiście my będziemy rozstrzygać zagadkę i wtedy oddzwonimy do kogoś z Was. To jest ważne. Nie musisz w SMS-ie pisać całego tego przysłowia. Nie trzeba. Wystarczy, że napiszesz słowo znam, wyślesz pod numer 75480, a w trakcie rozstrzygania zagadki, jak ja do Ciebie oddzwonię, to wtedy musisz powiedzieć to przysłowie. No i jak wszystko się będzie zgadzać, nawet 8000 jest Twoje. 7 chwil. Trudna zagadka, ja powiem szczerze, trudna zagadka, dlatego że, no, sami pomyślcie, no, kiedy ostatni raz użyliście przysłowia w takiej komunikacji, na przykład jak rozmawiasz, czy z dzieckiem, czy na przykład, nie wiem, z szefem, czy z koleżanką, no raczej nie mówimy do siebie przysłowiami, w takim normalnym, codziennym języku. Jakieś takie czasami się może pojawiają u nas takie związki frazeologiczne czasami, prawda? Ale przysłowia, no to już raczej no nie używają ludzie w dzisiejszych czasach. Dlatego też, no, pytanie jest dla osoby, która ma wiedzę i dobrą pamięć. Bo tu trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć pamięć, dlatego że w tej zagadce no nic nie pomoże. Nic tu nie pomoże. Nie pomoże leksykon przysłów, nie pomoże żadna strona internetowa, nie pomoże, no, no nic. No tylko nasza głowa może skojarzyć. 6 chwil. Czekamy, 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 jeszcze czekamy. Jedna osoba wystarczy. Ja mówię, tak naprawdę czekam na jedną osobę. Tutaj tłumy nie są potrzebne. Tylko czy jest taka osoba z nami? Bo ja wiem, że zaskoczyliśmy zagadką. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Przeważnie w Zagadce Tygodnia dajemy Państwu do rozwiązania jedyne w Polsce zagadki na spostrzegawczość. Jedyne w Polsce. Tutaj mamy zagadkę z przysłowiem. Czasem w niektórych programach telewizyjnych pojawiają się też przysłowia. Pojawiają się też przysłowia. Ale nie wiem, czy akurat takie przysłowie się kiedykolwiek pojawiło. No tego nie wiem. Czy ktoś z Państwa, 5 chwil? Jedna osoba jest potrzebna. Mówię Ci, że to jest za mało liter. Dorzuć jakąś literę, koniecznie. Nie wiem, albo coś tu trzeba dołożyć. Nie wiem, może w tym drugim wyrazie coś dorzuć. No. Daj, naprawdę odsłoń. Bardzo Cię proszę. Na tych 5 chwil odsłoń. O, znaczy K. K, proszę Państwa, nie O, tylko K. Tutaj się pojawiło K. Może akurat teraz. Może akurat teraz. Kochanek? Tam jest? Nie. A to czemu mnie mylisz, reżysa? Czemu mówisz, że kochanek? No to nie kochanek. Jak kochanek? Nie, to raczej nie jest kochanek.
Państwa, no może jednak ktoś skojarzył. Cztery chwile. Ja czekam naprawdę tutaj na osobę, która jest bystra. Mimo tej pory, bo ja wiem, jaka jest godzina, wiem, że już niektórym się trochę chce spać, trochę Państwo już zmęczeli, ja też trochę senny, ale proszę Państwa, jeżeli jest do wygrania 8000, no to warto jest się obudzić, bo taka okazja jest tylko u nas, tylko w tym programie, bez wychodzenia z domu, bez konieczności wstawania na przykład teraz z fotela, z tapczanu. Możesz wysłać SMS-a, możesz wygrać. Czy jest taka osoba? Wiecie co, no umawiamy się w ten sposób, są to cztery chwile. W ciągu tych czterech chwil na pewno można wysłać SMS-a, ale bardzo proszę, apeluję do Państwa, aby nie pisały SMS-a osoby, które nie wiedzą. Jeżeli nie wiesz, jeżeli tobie się to nie układa w żadnym przysłowie, nie pisz SMS-a. Nie pisz absolutnie SMS-a. My czekamy tylko na osobę, która napisze SMS-a, do której my oddzwonimy. Wtedy na antenie trzeba będzie podać przysłowie. Czekamy. Czyli dla kogoś z Was ta zagadka jest za trudna. Pamiętajcie, że mamy też spotkania w każdą niedzielę o godzinie 14.25, też tutaj w Polonii 1. No i tam są różne zagadki. Czasami gramy takie zagadki z gadule, bardzo fajne z kopertami, czasami gramy na spostrzegawczość. Także zapraszam Państwa serdecznie, 14.25 w każdą niedzielę. Trzy chwile do końca zagadki tygodnia. Czekamy. Nie, to jest za trudne. Tutaj wciąż jest za mało liter. Chociaż powinno być jedno słowo ułożone, reżyser, wiesz? Całe słowo jedno chociaż powinno być odkryte. Jak nie wolno? Jak nie wolno? Reżyser, przestań tak opowiadać, że nie wolno. Reżyser mówi, że jak jest 8000, to nie wolno odsłonić całego słowa. Że jakby było mniej pieniędzy, no to wtedy by można było. No. Ja sobie zdaję sprawę, że nagroda jest potężna. I też wiecie, kochani, no... Rzadko to robię, ale muszę przyznać rację reżyserowi, no bo faktycznie, no gdybym miał do rozdania 500 zł w tej zagadce, no to ja się zgodzę, mogłoby to być prostsze. Ale tutaj, no jednak musi być wyzwanie, żeby wygrała osoba najlepsza sprzed telewizora, ktoś, kto naprawdę rozwiąże. Wciąż czekam na SMS-a, jeszcze się uda, jeszcze jest czas, są jeszcze dwie chwile. Nic nie gadam, bo nie chcę przeoczyć tutaj najważniejszego momentu. Gwarantuję Wam, na pewno słyszeliście to przysłowie. Na bank. Tylko teraz jest kwestia tego, żeby to sobie przypomnieć. Nie wiadomo, czy to ludzie tak skojarzą, no. Wiesz, jak to jest o tej porze? Czasami niektórzy, no, idą sobie coś przekąsić, idą do kuchni coś zjeść. Różnie to bywa. A ja nic nie podpowiadam, reżyser, co ty opowiadasz? No, ale nie wiadomo, czy ktoś teraz jest przed telewizorem. No, no zobaczymy, przekonamy się. Ostatnia chwila, proszę Państwa. Boję, że to jest za mało tych liter. No, ładna nagroda, 8000. Pomyślcie Państwo, czy można jakiś wyjazd sobie na wrzesień na przykład zaplanować. Chociaż niekoniecznie na wrzesień, bo nawet na końcóweczkę sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że my te nagrody wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia. Więc tutaj nie... ta nagroda dotrze do Ciebie jeszcze w sierpniu. Jeszcze w sierpniu, nie trzeba czekać do września na te pieniądze. Natomiast kwestia taka, proszę Państwa, że aby się to udało, to ten SMS musi się pojawić. No bo samo się nic nie stanie. Nie ma cudów, żeby wygrał ktoś, kto się nie zgłosi. A weź komórkę, spróbuj, spróbować, proszę Państwa, jak akurat się komuś z Was przypomniało, bo tutaj naprawdę pojedyncze osoby to skojarzą. Proszę spróbować, nie obawiajcie się, bo i tak nie ma z nami tłumów, i tak mało kto jest o tej porze tutaj ze mną w Polonii 1. Też nie każdy odbiera nasz kanał, kto ma na przykład tylko naziemną antenę, ten nie ma dostępu do Polonii 1, więc mamy ograniczone, wąskie grono odbiorców. Zapraszam Państwa. 75480. O treści znam. Jeszcze momencik mamy, jeszcze zaliczę. I zatankuję do Twojego portfela nawet 8000. Tyle mogę zatankować.
to jest takie tankowanie na ekranie, tak można powiedzieć. No ja to mówię oczywiście w przenośni. To przysłowie to też jest metafora. To przysłowie to też jest przenośnia. No bo z reguły przysłowie są takimi przenośniami. Kto wie? Mamy zero. Cisza, czekamy. Ja pomalutku, na spokojnie, podyktuję numer SMS-a. Mam nadzieję, że ktoś teraz właśnie wykorzysta tę szansę. Uwaga! Naprawdę teraz, weź komórkę, wyślij. 75-480 o treści znam. Kto wysyła SMS-a? Do kogo oddzwonimy? Teraz. Czekamy. Może ktoś właśnie teraz wysyła SMS? Czekaj, reżyser. Czekamy. Przysłowie. Gdzie jest zwycięzca? Proszę państwa. Kto wygrywa? Czy to będzie osoba z północy Polski, z południa, z Polski centralnej? Kto wygrywa? Gdzie jest zwycięzca? Gdzie? Gdzie jest mój zwycięzca? Halo, co się dzieje? Pokaż ludziom konkretnie, ile jest czasu tutaj do zejścia z anteny, reżyser, bo takie zero to jest mało miarodajne. 2 minutki, dobra, to się uda, to się uda, to się na pewno uda. Z tym, że czas już rusza, proszę państwa, ja zaraz muszę wychodzić ze studia, zaraz się muszę z wami pożegnać, ale zanim się pożegnam, to chcę mieć tutaj możliwość, no takiego jednak satysfakcjonującego zakończenia tego spotkania. 8000 do zdobycia. Słuchajcie, kto się zgłasza? Kto się zgłasza? 75480 o treści znam, to jest SMS. Czekamy na osobę, która zna przysłowie, która poda nam wszystkie wyrazy, wszystkich 8 wyrazów, stąd 8000 zł. Minuta 20. Są emocje, ja nie mam tej pewności, czy jest chociaż jedna osoba z nami, która wie. Dlatego, że w takich zagadkach jest mała szansa, że będzie tłum ludzi, wiecie, kochani, przed telewizorem i wszyscy wiedzą. No wątpię, wątpię, bo tutaj ani jedno słowo nie jest pokazane w całości. Dlatego jest wyzwanie. Czekamy jeszcze, minuta. Ja nie szukam tu tłumów. Serio, jedna osoba wystarczy. Jeżeli jesteś osobą, która skojarzyła to przysłowie, możesz teraz zgłosić się po 8000. To jest za trudne. Reżyser, nie wiedzą ludzie tego. Ale reżyser, wiesz co, no, mało kto w dzisiejszych czasach używa przysłów, jest za mało liter, jest za mało danych, to tak samo jakbyśmy mieli działanie matematyczne, jak jest za mało danych w równaniu jakimś matematycznym, też to jest nierozwiązywalne. Ja uważam, że tu jest za mało danych, to ludzie nie wiedzą. Proszę państwa, czy nikt nie wie? Jedna osoba chociaż? 3, 2, 1. No dobrze, mamy 0. Ja zamieniam się w słuch. Kto? Gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie? Gdzie, proszę państwa? Czekamy. Czekamy. Nie pokazuj, nie wyświetlaj, reżyserze, nie wyświetlaj hasła. Są emocje. Te emocje z nami będą jeszcze. Proszę państwa, wszystkie zgłoszenia są brane pod uwagę. My rozstrzygniemy tę zagadkę oczywiście w najbliższą niedzielę w programie Zagadkowy Weekend o godzinie 14:25. A za teraz bardzo dziękuję.